Moi drodzy, sytuacja na Ukrainie i cała wojna na Ukrainie obnaża pewien bardzo ważny mankament systemu, i myślę, że po zakończeniu wojny, jak już wszyscy ochłoną, to zaczną sobie na spokojnie to wszystko analizować i wyciągną jeden bardzo ważny wniosek. Jeśli jesteście w systemie, nawet jeżeli jesteście miliarderami i wasze pieniądze są w systemie z dnia na dzień, Możecie zostać pustakami, jak jest w przypadku wielu miliarderów, oligarchów z Rosji, którzy mają setki czy dziesiątki miliardów i z dnia na dzień tracą wszystko, dlatego, że można im to zablokować. Dlatego od zawsze jestem przede wszystkim zwolennikiem gotówki, ponieważ gotówkę każdy chętnie przyjmie. Stąd próby dalszego zniewolenia ludzi, pozbawienia nas gotówki, prowadzą do koszmaru. Wyobraźcie sobie, że idziecie do kawiarni, chcecie kupić kawę, a system mówi, M -m, masz kredyt, który kończy się za 25 lat. Aktualne badania pokazują, że możesz umrzeć za 15 lat, w związku z czym nie wypijesz kawy, zjedz marchewkę. System odmawia, zjedz marchewkę, napij się wody. I tak będzie wszędzie. W związku z czym system będzie decydował, którą płatność i za co. Można zrealizować. Jeżeli naprawdę, kurwa, cieszycie się, że nie będzie gotówki, to nie zdajecie sobie sprawy z konsekwencji, kurwa, tego, co będzie, kiedy nie będzie gotówki. System będzie decydował, za co możecie zapłacić. To jest to, do czego prowadzi ta liberalna polityka Unii Europejskiej, ta lewacka doktryna, która nas teraz zjada, a ludzie jeszcze tego nie widzą. W związku z czym kluczowa sprawa. Nigdy nie możemy pozbawić się własnej waluty i przede wszystkim gotówki. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Zwróćcie uwagę, że jak teraz ci miliarderzy z dnia na dzień zostają pustakami, no to mogą pozbyć się tego majątku, który mają, mogą posprzedawać fury, no ale tego też kurwa nie ma za dużo, zaczną sprzedawać obrazy, no to nikt tego na szybko nie kupi. Złoto, no jeszcze jest miernikiem wartości, ale jest sprzedawane na szybko zawsze jest niska cena. Diamenty to samo, jeszcze niższa cena. I dlatego kryptowaluty, których na razie nikt nie kontroluje, będą przyszłością, ponieważ są pozasystemowe. Ci, którzy już to obserwują, dobrze wiedzą, że przyszłość jest oczywiście tylko w gotówce, tylko we własnej walucie, czyli żadne kurwa euro, bo już widziałem jakichś pseudoekspercików, którzy próbują nam wmawiać, że powinniśmy mieć kurwa euro. Nie, i myślę, że o tym temacie też będziemy dużo rozmawiać. I przede wszystkim kryptowaluty, bo to jest niezależne od systemu. Wyobraźcie sobie naprawdę to, co mówiłem. Chcesz kupić sobie kawę i system mówi nie masz podwyższone ciśnienie. Aktualnie stwierdziliśmy, że masz za wysokie ciśnienie w związku z wynikami badania cukru i twojego EKG. System odmawia zjedz marchewkę. Zjedz marchewkę. System odmawia, zjedz marchewkę, napij się wody. Tak to kurwa będzie wyglądać. Ale nie dla mnie, bo mam na to pomysł. Pozdrawiam serdecznie.